O, a teraz jesteśmy w radiostacji. I tutaj to można powiedzieć jest całe moje królestwo na tym statku. Mnóstwo tutaj sprzętu nowoczesnego i starego. I może trochę powiem. Właściwie najważniejsze urządzenie i najbardziej użyteczne to jest terminal Saturn 3S. Jest to urządzenie, które pracuje w systemie satelitarnym Inmarsat. Bardzo użyteczne. Obsługa nie jest skomplikowana. No, widzimy tutaj aktualną pozycję anteny oraz aktualną pozycję statku. Tutaj otrzymujemy sygnał z żyro. Azymut anteny jest w tej chwili 86. Elevation, czyli kąt nachylenia anteny w stosunku do satelity, 73 stopnie. Taki sygnał na 2/3 mocy, może trochę więcej. Możemy sprawdzić, która jest godzina w tej chwili. Mamy w tej chwili 13.07, 41 sekund. Ten terminal współpracuje tutaj z Telexem. To jest taki półkomputer. I cała, coś tu się zawróciło, ale to zaraz wytrę. Łączność sprowadza się do naciśnięcia kilku guziczków. Dla przykładu pokażę, jak się nawiązuje łączność z naszym armatorem. Poprzez zastosowanie sygnałów Morsa. Dwa odbiorniki radiowe, jeden bardzo stary, Drake RR1 oraz Sailor, bardzo dobry odbiornik. Poza tym dwa nadajniki pośredniofalowe, nadajnik krótkofalowy pracujący na paśmie 22, 16, 12, 8, 4 MHz oraz na falach pośrednich. No i oczywiście mamy na wyposażeniu wentylator, który nas chłodzi.